Witam, 25 stycznia 2015 roku prezentuję grupę wyżymaczy. Wyżymacze wywodzą się ze szczepu Alojza Stickelbauta poprzez Marcela Desmeta z Waregem i Heinza Furgoniego z Under. Te gołębie posiadają cechę Mordant, po niemiecku Verbiesen. To oznacza za wszelką cenę dotrzeć do domu, nie oddać lotu, nie odpuścić lotu. Ta cecha jest szczególnie potrzebna na długich dystansach, na dystansach 800, 1000 i 500 km. Stickelbauty tą cechę posiadają. Jest to fantastyczny szczep, który udowodnił wielokrotnie swoją wyższość nad innymi gołębiami. Wspomnieć tylko o Kubusiu 867, 10 rocznik, który wygrał w ubiegłym roku lot z Ostendy, również powrócił z lotu Orlean 1000 km. Protoplastą tego szczepu jest gołąbek od Andrzeja Swasińskiego, który zdobył pierwszą nagrodę na 700 km. Tutaj prezentuję jego syna, który zwycięsko powrócił jako młódek z lotu Suwałki 650 km. Kolejny wyżymacz dał mi najlepszego mojego samczyka w historii, który zdobył kilkadziesiąt konkursów, m.in. Wilno, Ostendę, Orlean i szereg innych. Do wyżymaczy wkomponowałem Jana Telena z linii Jorita. To są gołębie na loty przez lot. Przez noc. Kolejny gołąbek Stickelbaut Arden, który jako roczniak zrobił lot z Ostendy 850 km. O dalszych ich wyczynach będę opowiadał w następnych klipach. Ryszard Osnowiec, Bogatynia, Polska.